Hipolit Cegielski urodził się 6 stycznia 1813 roku w Ławkach koło Trzemeszna. W dzieciństwie stracił matkę, a ojciec zbankrutował, przez co był od dziecka zmuszony do samodzielności. Po zdaniu matury rozpoczął studia na Uniwersytecie Berlińskim. Po powrocie do Poznania został nauczycielem języka polskiego, greki i łaciny. Jednak w 1846 roku był zmuszony zakończyć swoją karierę. W 1841 roku ożenił się z Walentyną Motti, która urodziła im troje dzieci – Stefana, Karolinę i Zofię. Kariera cegielskiego przemysłowca rozpoczęła się skromnie, od małego sklepiku z narzędziami rolniczymi. Zarobione pieniądze zainwestował w kupno maszyn i otwarcie małej fabryki maszyn rolniczych. W marcu 1848 roku założył pierwszy polski niezależny dziennik, Gazetę Polską, która odegrała znaczącą rolę wśród świadomości narodowej Wielkopolan.